Futbol i polityka w Radio Z. Rafał Mirzajewski z tej strony, dzień dobry, a kolejnym gościem podcastu jest były piłkarz, menadżer piłkarski, a w przeszłości także poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Kucharski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No to od tej polityki byśmy zaczęli, bo mimo że ławy poselskie opuścił pan lata temu, to obserwując pana konto na Twitterze widać, że mocno pan żyje tym tematem i wyborami, które dwa tygodnie temu się odbyły. Śledzi pan tak z dnia na dzień to formowanie się nowego rządu, czy spokojnie czeka pan na pierwsze posiedzenie Sejmu? Raczej spokojnie czekam na pierwsze posiedzenie Sejmu i ze spokojem jakby wierzę, że koalicja zbuduje silny rząd i te wszystkie takie informacje o jakichś tam jakby sporach, kłótniach, to raczej biorę jakby na pół i nie wierzę w to, że jakby coś tam się dzieje niepokojącego. Nie? Spokojnie czekam, wierzę, że poukładają, no bo ogromne zaufanie ludzi dostali, więc myślę, że ten kapitał koalicja wykorzysta. PiS na czele z premierem Mateuszem Morawieckim no nadal liczą, że uda im się uzbierać tę sejmową większość, no ale patrząc na wyniki wyborów i liczbę mandatów, no można przewidywać raczej, że to Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica utworzą rząd na czele z Donaldem Tuskiem. Pan wszedł do Sejmu w 2011 roku, czyli w tym czasie takiej złotej ery jeszcze Donalda Tuska przed wyjazdem do Brukseli. Jak pan wspomina tamten czas i na ile wtedy panu udało się poznać Tuska? No, poznać Tuska poznałem dosyć dobrze. Dla mnie to jest najwybitniejszy polityk, odkąd zacząłem się interesować polską polityką, mniej więcej od 25 lat, jak się interesuję polityką, to według mnie no to wiadomo, że Wałęsa jest pewną ikoną, natomiast to, co zrobił Tusk, to wydaje mi się, że też można porównywać go do Wałęsy, bo miałem wrażenie, że ostatnie 8 lat to jest trochę tak jakby déjà vu z czasów komuny. Oczywiście to, co się działo w naszym kraju, to tylko było atrapą demokracji. Tak? To była, powiem, ukryta forma autorytaryzmu. I myślę, że powrót Tuska do Polski, do polskiej polityki jakby dał nadzieję ludziom, że można, że może być normalnie, że możemy żyć w normalnym, demokratycznym kraju, zbliżać się do tej kultury zachodniej, a nie idąc w kierunku wschodnim. No i wydaje mi się, że frekwencja jakby pokazała w tych ostatnich wyborach, jaką dużą rolę odegrał Donald Tusk w tej kampanii i po powrocie do polskiej polityki. Od razu po wyborach ruszyła giełda nazwisk potencjalnych ministrów w nowym rządzie. Mnie zastanawia w takim razie, co z Ministerstwem Sportu. Jakiś czas temu PiS wygasiło ten resort i włączyło go niejako w Ministerstwo Kultury, ale od bodajże 2 lat no już funkcjonuje samodzielne Ministerstwo Sportu na czele z Kamilem Bortniczukiem. Co z tym ministerstwem według pana? Ono powinno funkcjonować jako samodzielny byt i kogo by pan widział na przykład ze strony Koalicji Obywatelskiej na fotelu nowego ministra? No ja oczywiście jako człowiek sportu uważam, że Ministerstwo Sportu jest jakby potrzebne, tak? Bo no i jakby tutaj odpowiadając na pytanie, kto może być ministrem sportu, no, na pewno będą toczyły się negocjacje. Tak? Są trzy partie, które są zainteresowane, więc być może będzie to, tak sobie pomyślałem ostatnio, Irek Raś, który ma bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o sport, był wieloletnim szefem Komisji Sportu.
w Sejmie, więc jest posłem trzeciej drogi, więc być może jako element jakiejś negocjacji może to być jakby dla niego rola przyszłego ministra sportu. No, ja kibicuję, żeby to ministerstwo się utrzymało byt, no bo uważam, że w dzisiejszych czasach ta kultura fizyczna i sport jest trochę niedoceniany. W trakcie kampanii wyborczej widzieliśmy premiera Mateusza Morawieckiego jeżdżącego po klubach piłkarskich w Polsce. Jeździł między innymi do Rakowa Częstochowa, do Ruchu Chorzów i do Wisły Kraków, obiecując pieniądze na czy to na budowę stadionu, czy na rozbudowę infrastruktury jakiejś treningowej już istniejącej. Według pana przyszły premier czy przyszły minister sportu powinien dotrzymać tych obietnic? Czy te zapowiedzi, te projekty powinny zostać przeanalizowane? No i być może jakieś tutaj zmiany powinny nastąpić. No pytanie, czy to były obietnice wyborcze, jak to się przecież Morawieckiemu jakby często zdarzało, że obiecywał wielkie projekty. Pamiętamy 1 000 000 samochodów elektrycznych, 100 tysięcy mieszkań, tam 1 000 hal, 100 mostów i tak dalej, więc wiele rzeczy obiecywał. Pytanie, czy te pieniądze jakby Morawiecki, ten rząd zabezpieczył na te obietnice, prawda? I jakby na jakim etapie są te jakby projekty? No i pytanie, no mieli 8 lat, żeby te rzeczy zrobić. No i czy to po prostu nie była taka gra trochę pod publiczkę, tak jak słyszeliśmy przecież Morawieckiego w słynnych rozmowach USOWY, prawda? Że jakby obiecać wszystko to, co lud obiecuje, a później należy wygaszać te wszystkie obietnice. Nie? Więc jeśli te pieniądze są zabezpieczone w budżecie na przykład, no to jakby uważam, że to są pewne już takie zdarzenia, które należałoby kontynuować. No ja nie jestem jakby tak zorientowany dobrze, na jakim etapie są te projekty w tym momencie. Natomiast no, wyglądało mi to na to po prostu na taką typową kampanię wyborczą, obietnicę bez pokrycia. No, chciałbym się mylić. Nie? Oczywiście życzę i w Rakowie, i w Chorzowie, i w Wiśle tych obiecanych pieniędzy. Natomiast no, patrząc na całą działalność Morawieckiego, to mam wątpliwości, czy to nie były po prostu takie puste obietnice. Mimo, że politykiem już pan nie jest, to polityka 3 lata temu niejako sama się panem zainteresowała i po pana zgłosiła wtedy, kiedy prawie 3 lata temu o świcie zapukała do pana policja i zatrzymała pana pod zarzutem szantażowania Roberta Lewandowskiego. Jak pan wspomina tamten dzień, tamten poranek? Wie pan, ja się tego spodziewałem, ja miałem sygnały, ja wiedziałem, że Lewandowski szukał kontaktu z władzą, rozpowiadał, kolportował w mediach, znaczy wśród dziennikarzy to, że ja go szantażuję, że ja go okradłem, że ja chcę wyłudzić pieniądze, więc ja sobie tak jakby te nitki jakoś tam łączyłem, tak? Jakby, no bo w jakim celu miał mieć interes dojścia do władzy, no skoro jakby nigdy tej władzy tam nie za bardzo szanował, nie? Więc jakby tak dostawałem informacje takie niepokojące, że jak to jeden dziennikarz śledczy napisał mi, że chcą mnie dojechać, więc ja byłem tak trochę przygotowany na to, że o 6 rano mogą przyjść panowie nieproszeni, więc ja byłem przygotowany i psychicznie, i też jakby jeśli chodzi o dokumentację, bo ja wiedziałem jakby z czym Lewandowski może
pójść do PiS-u, tak? Może pójść do PiS-owskiej prokuratury i służb, bo po prostu jakby nie lubi się rozliczać ze wspólnikami, nie? Więc oczywiście wykorzystał to, że byłem posłem Platformy, a że ta władza jakby PiS-u, no, jakby lubiła takie pokazowe zatrzymania o 6 rano, TVP Info pierwsze informacje podaje. Więc jakby Lewandowski dał im po prostu content i pretekst, że mogą zaatakować. To było bardzo, bardzo dla nich jakby wygodne zatrzymanie, tak? No bo jakby zdobywali przychylność wielkiego piłkarza, króla Polski, można powiedzieć. I pokazując tutaj, że kreując, że tutaj Lewandowski jest w jakiś sposób przez złego posła Platformy Obywatelskiej szantażowany. Ja przypomnę, że właśnie pierwszą informację podała TVP Info. Chyba nawet wcześniej niż policja do mnie zapukała. Później byłem bohaterem i Teleekspresu, i Głównych Wiadomości o 19.30 na tle na przykład Bronisława Komorowskiego, przedstawiany jako poseł Platformy. Więc to śledztwo, to pseudośledztwo, to było jakby spreparowane w 8 dni. Więc ja dzięki temu, że mam też jakby mocny charakter, jakby poradziłem sobie dosyć dobrze z tym. Najbardziej się bałem, że to państwo pisowskie coś mi podrzuci, nie? Coś takiego, co mnie bardziej, powiem, może skompromitować, bo tej sprawy, tak jak mówię, ja się nie bałem, bo ja o tym wiedziałem. Ja wiedziałem, że Lewandowski, ja ponad półtora roku wcześniej już wiedziałem, że Lewandowski jakby chodzi po dziennikarzach i mówi, że ja go szantażuję. Nie? No więc wtedy się z tego śmiałem, nie? Ale po jakimś czasie, nawet prawnikom o tym powiedziałem, ale po jakimś czasie zacząłem się zastanawiać, co on knuje, nie? No i jaką on intrygę knuje. No i jak już przyszli, to już wiedziałem, że co to za intryga, po co były. No później się okazało, że jak dostałem te wszystkie materiały, które Lewandowski w prokuraturze u Świączkowskiego zdeponował, no to okazało się, że on mnie nagrywał. Nagrywał mnie jakby 3 lata wcześniej niż prokuratura do mnie, że powiem, przyszła, nie? Więc to jest też ciekawe, w jakim celu jakby piłkarz nagrywa swojego menadżera albo wspólnik w biznesie nagrywa drugiego wspólnika. No, to jakby przez kilka lat mnie nagrywał, ale też w tym czasie normalnie ze mną rozmawiał. Normalnie ze mną, normalne mieliśmy relacje, byłem zapraszany do nich, do Monachium, żebym zobaczył ich dzieci, było wszystko w porządku. Nie? Po jakimś czasie wymyślił intrygę. Mijają, już właściwie minęły 3 lata od momentu, kiedy pan został zatrzymany i kiedy ta sprawa wyszła na jaw. Na jakim etapie sądowym teraz jest ta sprawa? W tej chwili sąd próbuje, ja też do końca nie wiem, czy ja mogę mówić tak bezpiecznie, żeby kolejnych zarzutów nie dostać się od prokuratura, bo wie pan, bo Lewandowski i prokuratura bardzo chcieli jakby utajnić ten proces, więc ja nie wiem za bardzo, co ja mogę mówić, no ale sprawa jest w sądzie, jakby na etapie ustalania, czy te taśmy, te nagrania Lewandowskiego są autentyczne, czy też nie. No, ja jakby w 100% jestem pewny, że one były cięte, one były preparowane, raz dla na przykład mediów, przez które były wypuszczane, żeby mnie bardziej zdyskredytować. To były krótki montaż. Natomiast do prokuratury były jakby dłuższe kopie, nie? A oryginałów nie ma. Oryginały Lewandowski skasował.
I dzisiaj jakby zresetował swój telefon, i na którym nagrywał, i ich nie ma. Dzisiaj są jakieś różnej długości kopie naszych rozmów kilkugodzinnych, które były negocjacjami, na które Lewandowski mnie zapraszał. Lewandowski do mnie dzwonił i dzisiaj oczywiście publicznie jego mecenas Tomasz Siemiątkowski i sam Lewandowski kłamią, że oni zaczęli mnie nagrywać, ponieważ się zaczęli mnie bać. To jest oczywiście kłamstwo i na jakby użytek też manipulacji trochę opinią publiczną, która jakby no nie do końca orientuje się jakby od początku do końca w tej sprawie. Ale Lewandowski nie mógł, że powiem, włączyć nagrywania, kiedy zaczął się mnie bać, bo on zadzwonił do mnie i zaczął od razu nagrywać naszą rozmowę. Nagranie, które Lewandowski zrobił pierwsze, zaczyna się: cześć Czarek, co u ciebie słychać, nie? Więc jakby to trochę zaprzecza jego że powiem, tezie, że zaczął mnie nagrywać w momencie, kiedy się zaczął mnie bać. Mhm. Tam w tej wersji tego nagrania opublikowanej na portalu Business Insider, no takim kluczowym nagranym fragmentem mają być pana słowa: do końca życia będę krył, że ty i twoja żona jesteście oszustami podatkowymi. Z pana ust takie słowa padły? Czy to pytanie, odpowiedź jest jakby też zmontowana. Tak? Jest jakby pierwsza odpowiedź, bo Lewandowski mnie prowokuje. Dzisiaj to rozumiem, te nagrania. To, no bo przecież on wiedział, że mnie nagrywa. Ja nie wiedziałem, że mnie nagrywa. No, więc on mnie się pyta, za co ty chcesz te pieniądze, nie? A ja mu mówię: przeczytaj sobie porozumienie. Bo przecież spotkaliśmy się z Lewandowskim, żeby wynegocjować jakby kwotę, którą należało wpisać do porozumienia wynegocjowanego przez jego prawników i moich prawników, nie? Więc ja byłem zdziwiony, ja byłem jakby zdziwiony jakby pytaniem, za co ty chcesz te pieniądze, nie? Więc ja, ale odpowiedziałem: przeczytaj sobie porozumienie. On znowu powtórzył pytanie: przeczytaj sobie, za co ty chcesz te pieniądze? To więc ja znowu odpowiedziałem: przeczytaj sobie porozumienie, tak? No i jak on już trzeci raz mnie spytał, jakby tak prowokacyjnie, za co ty chcesz te pieniądze, tak? No to już jakby w złości jakby powiedziałem pewnie te słowa, które pan cytował, no bo przecież Lewandowski chciał, żeby to porozumienie, klauzula jakby poufności, którą on żądał, żeby wpisać pod rygorem kary 2 milionów złotych, on chciał, żeby wpisać tam na 30 lat, nie? No to jakby do końca życia, nie? Jakby ta, więc ja to miałem na myśli, to jego żądania wpisania klauzuli o zachowaniu poufności tego porozumienia na 30 lat, nie? Nic innego, nie? Oczywiście ten szantaż, no to jest, to on jest jakby trochę wykreowany wbrew logice, tak? Bo jakby ja do końca nie rozumiem logikę Lewandowskiego i prokuratury. Dlaczego miałbym szantażować Lewandowskiego, skoro ja złożyłem pozew do sądu? Tak? No to więc jakby to trochę jest jakby wbrew logice. Jakby te tezy są absurdalne wręcz, tak? No przecież my się sprzeczamy o pieniądze. Tak? Więc oczywiście dlatego, żeby w negocjacjach Lewandowski miał lepszą pozycję, no to oni wykreowali właśnie ten szantaż, który z mojego punktu widzenia jest jakby zupełnie absurdalny, tak? Jakby to wbrew logice, nie? Ale ja dzisiaj wiem,
wiem, jak działają służby, jak działała prokuratura, jak się kreuje takie właśnie historie jak ze mną. Tak? Ja dzisiaj to rozumiem. Tak? Ja jak byłem w Sejmie i posłowie szeptali, wie pan, że służby rządzą tym krajem, że wszyscy są nagrywani, nie? To ja jakby tego nie rozumiałem. Nie? Ja dopiero po jakimś czasie zacząłem rozumieć, że dzisiaj taśmy to mogą, nagrania mogą obalić jakby rządy, tak? Nawet obaliły. Albo nawet obaliły, jak niektórzy twierdzą, nie? Ja nie do końca jakby jestem przekonany, że te taśmy tak, ale wielu tak twierdzi, nie? Więc Lewandowski i jego otoczenie wymyśliło taką intrygę. Ja dzisiaj to rozumiem, bo ja słuchałem tych nagrań, wreszcie dostałem od sądu te nagrania, ja słuchałem te nagrania. To też jest jakby ciekawe przeżycie, słuchać swoich rozmów z piłkarzem, którego się reprezentowało, który czy ze wspólnikiem, z którym się biznes zamykało. Dzisiaj to było ciekawe przeżycie, pan, jakby jak te nasze rozmowy wyglądały. Tak? I dzisiaj to rozumiem. Dzisiaj rozumiem jakby koincydencję czasową tych nagrań, tak? Bo Lewandowski przynajmniej z tych taśm, które on dostarczył prokuraturze, to jakby wynika, że on mnie zaczął nagrywać w 5 dni, jak złożył mi propozycję wyjścia ze spółki. On może pan zdradzić, na jaką kwotę na przykład opiewała ta propozycja? Tak, rozumiem, ona była skrajnie niekorzystna dla pana. 100 złotych. Ona 100 złotych. Ona wynosiła 100 złotych. On wiedział, że ja jakby wyśmieję to bo to była bardzo taka, że powiem, poważna, wręcz pogardliwa propozycja. I on mnie 5 dni później po tej propozycji zaczął nagrywać. Przynajmniej z tych taśm, które dostarczył prokuraturze, bo Lewandowski sam nie wie, moim zdaniem, ile razy jakby mnie nagrywał, bo w zeznaniach u prokuratury mówi co innego wręcz, nie? Więc jakby tam, więc w wielu miejscach kłamie, więc ja tak naprawdę sam do końca nie wiem, ile razy mnie nagrywał. Czy on mnie nagrywał 3 lata, czy 4 lata, nie? Jakby pewne jest, że mnie nagrywał, nie? Z tego, co pan mówi, Lewandowski zaproponował panu 100 zł za wykupienie pana udziałów, a według pana realna wartość pana udziału w tej spółce RL9, na jaką kwotę powinna opiewać? No przecież ja złożyłem pozew. Wycenę tego mojego udziału jakby dokonała firma, która się specjalizuje w wycenie, bo ja nie wiedziałem, ile jest to warte, nie? Więc jakby wycenialiśmy to w firmie z udziałem ludzi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, więc oni wycenili ten jakby mój udział ostrożnie na 39 milionów. Ostrożnie wycenili, ponieważ my nie mieliśmy danych finansowych, ponieważ Lewandowski nie udzielał nam, jego prawnik, jego ludzie nie udzielali nam żadnych informacji finansowych. Oni wyprowadzili pieniądze i wyprowadzili aktywo z tej spółki, więc my jakby szacunkowo oceniliśmy ten jakby wartość tego udziału, więc nie mając danych finansowych, bo Lewandowski jakby fałszował nawet sprawozdania finansowe. Więc to było trudne ocenić dokładnie, nie? Być może to jest jakby warte więcej. W każdym razie propozycja ze strony Lewandowskiego była jakby na poziomie 100 zł. Pozew, który złożyłem, to jest na 39 milionów. Ponad. To abstrahując od końca waszej współpracy i od tego, o czym teraz mówimy, to chcę zapytać prosto z mostu, też parafrazując pana słowa, czy Robert i Anna Lewandowscy są oszustami podatkowymi? Wie pan, ja nie jestem urzędem skarbowym ani sądem, tak? No mi się, ja, jak oni wyciągali pieniądze na prywatne rzeczy ze spółki,
jak kupowali sobie, nie wiem, jacuzzi do domów na Mazurach, albo skuter wodny, albo lecieli, latali prywatnymi samolotami na wakacje za pieniądze spółki, no to mi się wydawało to, że to nie jest do końca jakby zgodne z prawem, tak? Bo to były ich prywatne rzeczy, tak? Ja namawiałem ich do tego, żeby, zresztą moi prawnicy zrobili audyt i mieli to samo zdanie. My ich namawialiśmy, żeby przywrócili stan spółki do zgodnej z prawem. Dostawali takie od nas pisma, na które w ogóle nie reagowali, nie? Więc ja mogę tylko domniemywać. Także to jest swego rodzaju, bo przecież czytamy w mediach, tak, że jak ktoś korzysta z pieniędzy spółki na prywatne cele, to nie jest jakby zgodne z prawem. Tak? Więc ja też prosiłem był u mnie w biurze prawnik Bayernu, który też widział te wszystkie dokumenty, wszystkie te wypłaty. No i też, jak powiem, był przekonany, że to nie jest zgodne z, powiem, że to mogą być z tego tytułu jakieś konsekwencje, nie? Więc jak pan mnie pyta, czy oni są oszustami podatkowymi, możliwe, tak? A to jest jakby kwestia Urzędu Skarbowego, a nie moja, tak? Ja mogę zakładać, natomiast ja o tym nie decyduję. Czyli z tego, co pan mówi, pan i pana współpracownicy wcześniej zwracaliście uwagę na te nieprawidłowości, jeśli chodzi o rozliczenia z fiskusem, a nie dopiero na końcu waszej współpracy? No nie, no przecież, jak on mi złożył tę propozycję za 100 zł, którą wyśmiałem, no to ja jakby zacząłem, że powiem, wynająłem prawników, którzy zajęli się rozwiązaniem naszego biznesu. Moi prawnicy wysyłali do, jakby zrobili audyt tej spółki, zrobili audyt wszystkich działań Lewandowskich i ich prawnika. I oni wysyłali, moi prawnicy wysyłali, dobre kancelarie warszawskie i krakowskie wysyłały, bo nawet wziąłem dwie, nawet w którymś momencie trzy pracowały dla mnie kancelarie, żeby wyprostować te rzeczy. Na żadne pisma Lewandowscy nie reagowali. Ja nie miałem wyjścia, żeby po prostu, bo ja nie mogłem pozostawić za sobą jakiś, jak to mówiąc krótko, tak kolokwialnie, jakiś ogon. Więc ja musiałem pójść tak naprawdę do sądu, mimo że ja prosiłem Lewandowskiego nawet na spotkaniach, które on nagrywał, żebyśmy poszli do sądu arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, żebyśmy tam próbowali rozwiązać ten spór, żebyśmy tam dokonali wyceny tej spółki, tych aktywów, no bo jak się ludzie rozstają, jak jest rozwód, jakby no to tak krótko mówiąc, no jeśli małżeństwo się rozwodzi i jest dom do podziału, to trzeba ten dom wycenić, prawda, i podzielić, nie? No i prosta sprawa, nie? Ja Lewandowskiemu wielokrotnie składałem propozycję, żebyśmy to zrobili bez udziału sądu, bez udziału mediów, no ale on nie skorzystał, no bo prawdopodobnie już wtedy miał ten plan, po to były mu te nagrania, nie? Więc jest to mówię pan, moi prawnicy śmieją się z prokuratora czasami, że oni powinni siedzieć na ławie oskarżonych. Nie? No bo przecież oni te wszystkie negocjacje prowadzili z prawnikami Lewandowskiego. Oni te pisma wszystkie pisali do Lewandowskich, do jego prawnika, do spółki. A to ja jestem oskarżony. Tak? To oni mnie, to moi prawnicy wysłali mnie na spotkanie w Monachium po wcześniejszym uzgodnieniu z prawnikami Lewandowskiego. To Lewandowski wyznaczył termin spotkania w Monachium, które miało na celu ustalenie kwoty, którą należało wpisać w to porozumienie. Tak? To rozwodowe tak zwane. Nie? Tylko, że Lewandowski miał, dzisiaj wiem, inny cel. Tak? Więc nie chciał się wcale rozliczyć. Nie? Więc tak to sprawa wygląda. Przyjaciel i współpracownik Roberta Lewandowskiego, Tomasz Zawiślak, dobrze panu znany, który był tutaj
gościem w Radiu Zjad kilka miesięcy temu u Mateusza Ligęsy, powiedział, że po tym, w jaki sposób wasza współpraca z Robertem się zakończyła, nikt w świecie sportu panu nie zaufa. To jak z tym zaufaniem jest? Czy to rzutuje w jakiś sposób na pana reputację teraz? Niech Zawiślak więcej tak mówi o mnie, no to będę miał więcej tego zaufania. Wie pan, ja na swoją pozycję w piłce pracowałem ponad 30 lat. I tak naprawdę większość dziennikarzy życzy mi zwycięstwa jeśli chodzi o procesie z Lewandowskim, bo oni wiedzą, kto to jest Zawiślak, znają background naszej współpracy, jak ona była trudna, więc ja dzisiaj nie mam problemu z wiarygodnością, tak? Bo ja wręcz mam wrażenie, że zyskałem na wiarygodności, idąc do sądu z Lewandowskim, tak? Bo przecież wszyscy się boją Lewandowskiego. No, wszyscy boją się cokolwiek napisać, skrytykować, nie? No bo wie pan, bo jak ktoś próbował skrytykować Lewandowskiego, to były takie sytuacje, że oni chcieli takiego dziennikarza, próbowali wyrzucić z pracy wręcz, nie? Zdarzały się takie sytuacje, tak? Znam takich dziennikarzy, którzy mieli problemy, ponieważ nie wiem, napisali krytyczną ocenę o Lewandowskim. Tak? No to mieli problemy w pracy i ten tak zwany obóz Lewandowskiego próbował na przykład pozbawić go jakby pracy, tego dziennikarza. Nie? Były takie przykłady. Więc ja dzisiaj nie mam żadnego problemu z wiarygodnością w polskim, że powiem, środowisku piłkarskim. Jakby wręcz mówię, mam wrażenie, że dzięki temu, że po prostu postawiłem się Lewandowskiemu, po prostu zyskałem na tym, no bo ludzie też mają swój rozum, wiedzą, znają kulisy trochę tej działalności, znają Zawiślaka jakby bardzo dobrze, więc dzisiaj ani Lewandowski, ani Zawiślak nie przeprowadziliby z panem takie rozmowy, tak? Nie odpowiedzieliby na pytania trudne, nie odpowiedzieliby na pytania, dlaczego mnie nagrywał na przykład kilka razy, dlaczego dzisiaj bo to wszystko, co oni, że powiem, do mediów wypuszczają, no to jest w jakiś sposób kontrolowane, tak? Te pytania są kontrolowane, on zna. Choć na przykład był taki wywiad z Mateuszem Święcickim, który taki Lewandowski dłuższy zrobił, który wywołał taką dużą burzę wokół Lewandowskiego i reprezentacji, gdzie on tam skrytykował jakby piłkarzy, PZPN i wszystkich w ogóle, i Morawieckiego, że niemoralna pozycja. Tak. To on w tym wywiadzie dostał nieoczekiwanie pytanie właśnie, dlaczego mnie nagrywał, nie? I on tam właśnie mówił publicznie, że nagrywał mnie, bo chciał się ze mną rozstać, bo ja go straszyłem. Jakby, jakie to ma znaczenie, że on chciał się ze mną rozstać i mnie zaczął nagrywać, nie? Dla tego, co wytworzył, nie? A poza tym, tak jak wspomniałem wcześniej, on zadzwonił do mnie z premedytacją, żeby mnie nagrać, nie? Ta rozmowa nie zaczęła się, nagranie nie zaczyna się w trakcie rozmowy, tylko zaczyna się od słów właśnie: cześć Czarek, co słychać u ciebie? Nie? Więc właśnie w 5 dni po złożeniu propozycji. Więc ja dzisiaj jestem pewny swoich racji. W którymś momencie miałem taki moment, że jak była taka burza wokół mnie, wszyscy mnie atakowali. Może rzeczywiście ja powiedziałem coś takiego głupiego, co oni mogli uznać za szantaż, ale więc nawet wziąłem sobie prawnika, bardzo dobrego karnistę z Poznania, Roberta Zawłockiego, żeby mi zrobił analizę, czy to można
czy to, te słowa, które pan tutaj jakby przytoczył, mogą być traktowane jako szantaż. Nie? Ja mi tam napisał w dwóch nawet opiniach, że to nie jest żaden szantaż, nie? Bo to nie jest nic negatywnego, że ja będę krył Lewandowskiego. Nie? To nie jest nic negatywnego. Nie? A w szantażu musi być jakiś efekt negatywny. Po drugie, no, jakby celu nie ma też takiego tego szantażu, tak? No bo my tutaj cały czas zapominamy o tym, że ja pozew złożyłem dużo wcześniej. Nie? Poza tym, wie pan, jakby absurdalne jest to, co prokuratura wymyśliła z Lewandowskim, że ten szantaż polegał, że ten szantaż trwał rok czasu. Nie? To jest w ogóle absurdalny też ten zarzut. No bo jak może być szantaż, który trwa przez rok czasu? Nie? W tym czasie ja miałem normalne relacje z Lewandowskim. Normalnie rozmawialiśmy. Normalnie mam całą historię rozmów, SMS-ów, spotkań, dyskusji, gratulacji nawet. Jak im się dziecko urodziło, to im gratulowałem. Oni mnie serdecznie odpowiedzieli, więc tu się kupy nie trzyma wiele, wiele, wiele rzeczy. Czekamy zatem na finał tej sprawy, a chcę jeszcze pana zapytać o pana pracę, pana działalność po tym, jak uporał się pan z problemami zdrowotnymi. No, ogłosił pan, że już wraca do pracy menadżerskiej na pełnych obrotach. Chcę zapytać, jak ten powrót wygląda? Jest pan już na pełnych obrotach rzeczywiście? Nie, na pewnych obrotach nie jestem, bo jeszcze jednak walczę z chorobą. Dlatego muszę być tutaj w Hiszpanii, ponieważ tutaj mam to leczenie ustawione jeszcze na przynajmniej pół roku. Natomiast jakby powoli patrzę na piłkarzy, powoli jakby szukam, nie wiem, talentów, powoli przymierzam się do powrotu. Natomiast ten powrót nie jest jakby taki jak to miało miejsce kilkanaście lat temu, kiedy byłem full time zaangażowany. Tak? W tej chwili głównym nadal moim celem jest dojście do zdrowia, 100% do zdrowia. I to jest dla mnie priorytet. Nie? Natomiast rzeczywiście ogłosiłem powrót do branży. Zrobiłem sobie licencję menadżera FIFA. No i jakby powoli sobie tam gdzieś, mówię, patrzę na piłkarzy, odświeżam kontakty, buduję relacje. Na tym w tym momencie się skupiam. Nie? To wydaje mi się, że no mam nadzieję, że w styczniu, w lutym, kiedy będzie końcówka mojego leczenia i wyniki pokażą, że jest wszystko ok, to wtedy wrócę na większych obrotach. W Wiśle Kraków jest duży popyt na hiszpańskich piłkarzy, więc liczę jako kibic Wisły, że pan coś podpowie w tym zakresie. Chcę też zapytać o tym, o czym pan już wspomniał, czyli o tym układzie Lewandowskiego, o który pan oskarża Roberta, że wszedł w jakiś układ polityczny z Prawem i Sprawiedliwością. Chcę zapytać o to w kontekście tego wspomnianego wywiadu w Meczykach dla Mateusza Święcickiego, w którym Robert Lewandowski tą niedoszłą premię za mundial w Katarze nazywa mianem niemoralnej propozycji. To jest według pana moment, w którym Lewandowski zrywa tę współpracę i ten układ? No, te słowa nie są przypadkowe. One nie padły przypadkowo. Tak? Ja nigdy ze współpracy z Lewandowskim nie słyszałem od niego słowa niemoralne, tak? Jeśli chodzi o propozycje finansowe. Więc ktoś musiał to mu podpowiedzieć. No, prawdopodobnie wtedy dał jasny taki sygnał, jeśli chodzi o, bo on nie musiał tego powiedzieć, tak? Nikt go nie zmuszał do powiedzenia o tej propozycji, że ona była niemoralna, więc on to chciał powiedzieć, nie? Więc no i ja to trochę
Łączę też z tym, że jednak w tym samym PiS-ie nawet jest przecież mowa cały czas o walce Ziobry z Morawieckim. Więc ten jego mecenas Tomasz Siemiątkowski, który pojawił się właśnie w tym naszym konflikcie, jakby no, nieprzypadkowo napisał doniesienie na mnie do prawej ręki Ziobry Świączkowskiego. Więc być może to jest też trop, że po prostu Lewandowski został trochę tak podpuszczony przez ludzi Ziobry, żeby w jakiś sposób uderzyć w Morawieckiego, no bo przecież tam chyba miłości między nimi w tej okolicy nie ma, nie? Więc są różne dywagacje, ale to był jasny sygnał, że Lewandowski nie chce być po stronie, że powiem, władzy. Kończymy ta władza bardzo się do niego zalecała. Kończymy temat Roberta Lewandowskiego i futbolu, bo chciałbym pana zapytać o pańskie inne zajęcie, równie ważne, jakim jest rynek nieruchomości, czyli coś, na czym się pan zna i też zawodowo zajmuje. Wiele osób zachodzi w głowę, czy kiedykolwiek będzie jeszcze taniej, kiedy będzie dobry moment na kupno jakiegoś swojego pierwszego mieszkania. Pan by się pokusił o jakąś prognozę w tym obszarze? Trudno, żeby było taniej, skoro wszyscy mają duże oczekiwania finansowe. No więc patrząc, no, ja patrzę na tę branżę z kilku miejsc, tak? Bo ja byłem też, no, byłem tym, który kupował mieszkania, a teraz jestem też tym, który buduje i sprzedaje. Tak? No, wydaje mi się, że to jest. Ja mam wrażenie czasami, że jak władza, jak państwo się angażuje w coś, to skutek jest odwrotny od zamierzonego. Tak? Czyli jakby politycy PiS-u wymyślali różne, jakby dla mnie takie trochę pod publiczkę populistyczne pomysły, jak tutaj pomóc ludziom, żeby te mieszkania były tańsze, to one zawsze były droższe. Więc ja mam wrażenie, że ludzie, którzy się nie znają na tym, politycy tej branży, oni często robią to pod publiczkę i mówię, przynosi to odwrotny skutek od zamierzonego. Więc ja jestem małym jakimś tam inwestorem, deweloperem, można powiedzieć. I ja mam wrażenie, że im więcej zaangażowania jest państwa w przepisy, jakby ingerencja w przepisy, tym te mieszkania są droższe, wszystko drożeje, więc jeśli ja miałbym jakiś wpływ na to, to im mniej państwa w tym, im jest większa konkurencja, tym to jest tańsze, tak? Cała logika, więc ja myślałem, że pandemia spowoduje jakiś kryzys, spadek cen, natomiast jakby te wszystkie, że powiem, mogę mi to określenia, ale bardzo takie jakby ciąg na podwyższanie, nie wiem, pensji, jakby kosztów powoduje, że to wszystko metr kwadratowy jest, po prostu mieszkanie jest coraz droższe, nie? Więc ja jakoś tak nie. Ale niestety chyba cała klasa polityczna wpadła w tę populistyczną pułapkę, bo po tym, jak PiS prowadziło kredyt 2%, teraz Platforma Obywatelska proponuje kredyt 0%, więc wychodzi na to, że teraz będzie festiwal na te troszkę populistyczne propozycje. Znaczy ja myślę, że najmądrzejsi tak naprawdę są organizacje deweloperskie, które pewnie mają przygotowane propozycje
dla polityków, jak można byłoby spowodować, że, nie wiem, że grunty byłyby tańsze albo uwolnić grunty, na których można byłoby budować jakby w jakiś sposób tańsze mieszkania. Myślę, że to kwestia zaufania też jest do tych organizacji deweloperskich. A myślę, że tutaj, jeśli chodzi po stronie PiS-u, no to oni jakby nie mieli zaufania do tych jakby dużych organizacji deweloperskich, no bo przecież to nie jest ich jakieś takie zaplecze polityczne, prawda? Więc to bardziej uderzali właśnie takie tony populistyczne, nie? No ten populizm widzę, że się rozwija na całym świecie. Nie? Jakby trudno dzisiaj bez tego populizmu wygrać jakiekolwiek pewnie wybory, gdziekolwiek. Nie? Więc, ale to musi być jakiś rozsądek zachowany. Ja wierzę w to, że ta koalicja, która teraz powstanie, ona ten rozsądek gdzieś tam wypracuje. Trzymam za to kciuki jako osoba, która nie posiada żadnego mieszkania i liczy, że kiedykolwiek będzie taniej. Dziękuję panu bardzo. Gościem podcastu był menadżer piłkarski Cezary Kucharski, któremu zazdrościmy też ciepłych widoków za oknem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. To był Futbol i Polityka w Radio Z. Słuchaj też na player radioz.pl i oglądaj na YouTubie.